Przemek i Rafał, nie to, żebym wam wypominała jakoś szczególnie wasz wiek, ale należycie do jednych z najbardziej doświadczonych polskich zawodników. No i powiedz Przemek, czy kiedy zaczynałeś grać w snukera, spodziewałeś się, że kiedyś w Polsce będziesz mógł uczestniczyć w takim wydarzeniu, jak Gdynia UB? No szczerze mówiąc, to się bardzo spodziewałem i spodziewałem się, że nastąpi to znacznie wcześniej, także tu jest jakby z mojego punktu widzenia duże zaległości, które teraz są dopiero nadrabiane i jakby to, że w ogóle taki turniej się pojawia, że trochę zaczyna się dziać wokół tego snukera, stąd też moja inicjatywa powołania się takiemu, to są wszystko takie próby, ja uważam, że zbyt późne, ale ważne, że są nadrobienia tych zaległości i mam nadzieję, że no ten pociąg pod hasłem Światowy Snooker mocno teraz rusza do przodu, odjeżdża i bez tych inicjatyw na pewno nie jesteśmy w stanie dogonić i ten dystans może się tylko zwiększać. Także no taki turniej, fakt, że przyjeżdżają do nas zawodnicy ze światowej czołówki z wielkimi nazwiskami, no to jest ogromny plus oczywiście i szansa na to, żeby o tym snookerze usłyszało więcej osób.